Witajcie. Pokażę Wam dzisiaj, czyli w tym materiale, jedno z bluźnierstw z katechizmu Kościoła katolickiego. Tam jest wiele różnych rzeczy. Uważam, że ogólnie katechizm Kościoła katolickiego to dzieło szatana i udowodnię Wam dzisiaj, dlaczego. Dam jeden taki przykład, który jest tak ewidentnie bluźnierczy, że jak ktoś tego nie widzi, to musi być pod wpływem demonicznych sił, tak? Także każdy katolik, który będzie bronił tego, jest ewidentnie pod wpływem demonicznych sił, tak? Bo to, co w tej chwili przeczytam, to jest naprawdę diabelska nauka. To jest, każdy to sobie może wyszukać, to jest w katechizmie, tak? Każdy może sobie wpisać w wyszukiwarkę to, co ja wpisałem. To jest KKK 2162 katechizm. Tak sobie możecie wpisać i wyskoczą Wam różne strony, na których jest interpretacja tego, co oznacza drugie przykazanie. Ale według katolików, tak? Dla nich drugie przykazanie to jest nie będziesz brzał imienia Pana Boga nadaremno. Co oczywiście nie jest drugim przykazaniem, ale dzisiaj nie będę o tym mówił, tak, bo chcę skupić się na interpretacji tego przykazania. Jak katechizm Kościoła katolickiego interpretuje to przykazanie? W ogóle ciekawa jest kwestia, bo wy katolicy zarzucacie nam, ludziom, którzy wierzymy biblijnie, zarzucacie protestantom, dając ten tekst z listu Piotra, że wszelkie proroctwo pisma nie podlega dowolnemu wykładowi i mówicie protestantom, że nie powinni samemu interpretować pisma. A kto wam pozwolił, aby to interpretować? Kto wam pozwolił na interpretację, która w dodatku jest błędna? Co już pokazuję i objaśniam. Dajmy na to duchprawdy.com 2000, jak to było, 2162. Okej. W skrócie. Także to nie jest wyrwane z kontekstu, to jest w skrócie. Tak tu jest napisane. Wszędzie, jak patrzyłem na strzonkach, to jest w skrócie, co oznacza drugie przykazanie. Drugie przykazanie, czytam, to jest z katechizmu. Drugie przykazanie zabrania wszelkiego nieodpowiedniego używania imienia Boga. To jest prawda, tak? Ale czytamy dalej. Bluźnierstwo polega na używaniu w sposób obraźliwy imienia Boga, Jezusa Chrystusa. Nadal to jest prawda. A coś dalej? Najświętszej Maryi Panny i Świętych. Czyli przykazanie, aby nie wzywać imienia Pana Boga nadaremno, oznacza, aby także nie wzywać imienia Maryi i Świętych. Jakoby imię Maryi było imieniem Boga. Bo jest napisane, nie będziesz wzywał imienia Pana Boga nadaremno. Więc co to ma wspólnego z Maryją? To jest to, jak katolicy to interpretują, że Maryja jest jednym z imion Boga. Na to wychodzi, tak? I w dodatku święci. Czyli jeżeli wzywasz imię, powiedzmy, Jana Pawła II, który według katolików jest święty, to także jest to złamaniem tego przykazania, tak? Nie powinno się wzywać imienia Pana Jana Pawła II, czy imienia Maryi, dlatego że obrzydliwy jest każdy, kto czyni, kto zwraca się do umarłych. Tak jest napisane, tak? Dlatego nie powinno się ich wzywać, a nie dlatego, że to jest złamanie drugiego przykazania, które, jak już wspomniałem, nie jest drugim, tak? Bo drugie przykazanie tyczy się bałwochwalstwa. Ale mniejsza. Nie będę dzisiaj o tym mówił. Więc katolicy uważają, i tak jak mówię, można to zobaczyć na, tak jak tutaj jest, teologia.pl, tak? Na tej stronie jest napisane dokładnie to samo. Bluźnierstwo polega na używaniu w sposób obraźliwy imienia Boga,
Jezusa Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i Świętych. I jest ta kwestia, że katolicy też ostatnio nauczyli się cytować tekst z listu Piotra. Nie tylko, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, tak, zarzucając protestantom, aby nie interpretowali Pisma, ale także cytują też z listu Piotra, aby, że ludzie cytują listy Pawła na własną zgubę. Podobnie jak i inne pisma, tak? I to katolicy dają protestantom, że niby protestanci źle interpretują pisma, a zobaczcie, jaka tu jest fałszywa interpretacja. I znowu, skoro apostoł Piotr pisał, że wszelkie proroctwo pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, i cytujecie to protestantom, że oni nie powinni interpretować samodzielnie pisma, to kto wam pozwolił, aby interpretować samodzielnie pismo? To oczywiście tego nie oznacza, tak? Ale to jest wasza interpretacja tego tekstu. To nie oznacza tego, że nie można samemu interpretować pisma. A to jest wasza interpretacja. Wy to cytujecie jako argument, że protestant nie powinien samemu interpretować pisma. Więc czemu wy to robicie? Rzekomo apostoł Piotr wam zabronił. Ksiądz by był zadowolony z takiej interpretacji, że przykazanie, aby nie wzywać imienia Pana Boga nadaremno, oznacza, aby nie wzywać też imienia Maryi. Jak tu jest napisane, Najświętszej Maryi Panny. Ciekawe, czy świętszej od Boga, tak? Wy mówicie, że przez Maryję do Jezusa. A tak ją wywyższacie, jakby ona była najwyższa, tak? Widziałem swoją drogą taki obrazek, że znajomy mi podsyłał, tak? Taka figurka Maryi była. Pomnik, tak? I pod spodem było napisane, że to jest Matka Boga Ojca. Jakoś tak. Że Matka Boga Ojca, nie Matka Jezusa, ale Matka Boga Ojca. Tak? Czyli ktoś, kto jest wyżej niż nawet Bóg Ojciec. Takie bluźnierstwo robią katolicy. I jak wy się w ogóle do tego odniesiecie, katolicy? Że drugie przykazanie zabrania wszelkiego nieodpowiedniego używania imienia Boga, bluźnierstwo polega na używaniu w sposób obraźliwy imienia Boga, Jezusa Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i Świętych. Jak się do tego odniesiecie? Jestem naprawdę bardzo ciekawy. Naprawdę. Nie macie żadnego argumentu na to. Żadnego. Każdy argument będzie zły. Bo to jest to, jak interpretujecie pismo. To wy nie powinniście interpretować pisma. Bo to jest cytat z pisma. To przykazanie, tak? To wy nie rozumiecie listów Pawła i wszelkie inne pisma. Cytujecie, interpretujecie na własną zgubę, tak? Sami mówicie protestantom, aby nie interpretować pisma, a sami to robicie, bo katechizm też właśnie interpretuje Pismo Święte na własną zgubę. Tak jak wspominałem na początku, że katechizm to jest ogólnie dzieło szatana. Naprawdę, bo są tu fałszywe interpretacje zawarte Pisma Świętego. Okej, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.